Gdyby całe twoje życie miało być podsumowane tylko jednym zdaniem, to jakie byłoby to zdanie? Gdyby Pan Bóg całe twoje życie miał określić tylko jednym zdaniem, jak ono by brzmiało? Na kartach Pisma Świętego nie brak takich historii, w których Bóg jednym, czasami bardzo krótkim zdaniem opisuje, podsumowuje całe życie człowieka. Mamy przykład choćby Hioba, o którym czytamy, że był to mąż nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Jedno zdanie, którym Bóg, patrząc na serce, patrząc na życie tego człowieka, zdecydował się określić w taki sposób. Czytamy choćby w innym miejscu Pisma Świętego: Henoch chodził z Bogiem. Bardzo krótkie, ale jakże wymowne zdanie o tym mężu Bożym, o tym człowieku, którego życie tak bardzo związane było z Bogiem. Często takie zdania pojawiają się w księgach, które opisują historię królów. Królów judzkich czy królów izraelskich. Czytamy tam niejednokrotnie, że dany król czynił to, co... No i tu w zależności od tego, co czynił. Czynił to, co prawe w oczach Pana, ale niejednokrotnie te opisy brzmią w jaki sposób? Czynił on to, co złe w oczach Pana. I czasami pojawia się, czynił on gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Jedno zdanie, które gdy Bóg patrzył na życie tego człowieka, chociaż w tym życiu mogły pojawiać się lepsze i gorsze chwile, to tak naprawdę określało, kim ten człowiek był. Chciałbym zabrać was dzisiaj do pewnej historii. Człowieka, którego życie również zostało przez Pana Boga określone takim jednym, krótkim stwierdzeniem. To jeden z królów, królów judzkich. Jeżeli zechcecie otworzyć drugą księgę Kroniki, 25 rozdział, to znajdziemy tam historię króla Amasjasza. Bardzo ciekawą historię. Amasjasz, który miał 25 lat, jak czytamy w pierwszym wersecie, gdy objął władzę królewską. A drugi werset brzmi w ten sposób. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Jednak nie ze szczerego serca. Czynił to, co prawe w oczach Pana, ale nie ze szczerego serca. Jedno zdanie, które, jak za chwilkę zobaczymy, przyglądając się niektórym wydarzeniom z historii Amasjasza, tak naprawdę było trafnym określeniem jego życia. Życia, w którym bywało, że podejmował dobre i słuszne decyzje, ale życia, w którym było wyraźnie widać, że ten brak szczerości wobec Boga prowadzi go w złym kierunku. Zatytułowałem dzisiejsze kazanie W szczerości przed Bogiem. Szczerość. Taka pełna otwartość przed Bogiem. Jej przeciwieństwem na pewno jest nieszczerość, udawanie, pozorowanie czegoś, czy gdzieś w końcu obłuda. I czasami z troską myślę o pewnych fragmentach Słowa Bożego, o Kościele, fragmentach choćby zapisanych w Księdze Objawienia w 3 rozdziale, gdzie Bóg, opisując lud Boży oczekujący powtórnego przyjścia Chrystusa, mówi, że w tym ludzie może pojawiać się, mieć miejsce w niejednym sercu taki stan, w którym człowiekowi wydaje się, że jest duchowo bogaty, że wszystko jest dobrze, że naprawdę idzie tą najlepszą drogą. I Pan Jezus udziela wtedy swojej rady, mówiąc: ale nie wiesz, że jest zupełnie inaczej. I zadaje sobie pytanie, jak uchronić się przed takim stanem, przed zejściem na taką ścieżkę, gdzie człowiek w pewien sposób
znajduje się w świecie pozorów, w świecie tego, że nie wie, jakie jest jego rzeczywiste duchowe położenie wobec Boga. Jak nie dopuścić do tego, by zejść z tej dobrej drogi? A może właśnie szczerość? Taka całkowita szczerość wobec Boga jest tym, co chroni nasze serca, chroni nasze życie i pozwala zawsze być na tej dobrej drodze przed Panem Bogiem. Przypatrzmy się trochę razem historii Amasjasza, aby była ona dla nas nauką, która pokaże nam, jak źle może wyglądać czasami życie, gdy tej szczerości po prostu brak. O Amasjaszu czytamy w 3 wersecie, gdy władza królewska umocniła się w jego ręku, to kazał zabić tych ze swoich dostojników, którzy zabili króla, jego ojca. Lecz ich synów nie kazał zabić, gdyż tak jest napisane w zakonie w Księdze Mojżesza, gdzie Pan nakazał: nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Jakkolwiek byśmy nie spojrzeli na to wydarzenie, ono w pewien sposób podkreśla to, że Amasjasz czynił to, co prawe w oczach Pana. Jego ojca zabiła grupa spiskowców. Gdy umocnił się przy władzy, postanowił według swego zrozumienia tą sprawiedliwość uczynić i pozbawił życia tych, którzy zabili jego ojca króla. Ale co powiedział? Ponieważ w zakonie Pana napisano: dzieci nie poniosą winy z powodu rodziców. Nie dotknął ich synów, nie dotknął ich dzieci. Mimo że mamy wiele historii biblijnych, które pokazują, że gdy ktoś w duchu rewanżu, w duchu zemsty chciał postępować wobec kogoś, kto wyrządził mu krzywdę, to nie tylko kierował ten rewanż wobec tych, którzy tą krzywdę wyrządzili, ale również wobec ich najbliższych. Amasjasz starał się kierować pewnymi zasadami sprawiedliwości. Ponieważ szykował się czas wojny z Edomitami, zgromadził swój lud i okazało się, że gdy zliczył swoje wojska, jak czytamy w kolejnych wersetach, choćby w 5, doliczył się 300 tysięcy mężów zdatnych do boju i stwierdził, że to zbyt mało. W 6 wersecie tego rozdziału czytamy takie słowa: oraz najął z Izraela 100 tysięcy dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Postanawiając wzmocnić swoje militarne siły, wszedł w pewien układ, w pewien związek. Za 100 talentów srebra wynajął 100 tysięcy wojowników z Izraela, licząc, że w ten sposób będzie mocniejszy, że w ten sposób zwycięstwo będzie po jego stronie. Ale Bóg, patrząc na tą sytuację, patrząc na ten układ, w który wszedł Amasjasz, widział, że Amasjasz podjął kroki, których Pan Bóg nie będzie mógł błogosławić. Widział, że ten układ, w który wszedł Amasjasz, zawiera w sobie wielkie niebezpieczeństwo. I postanowił zareagować. Postanowił przemówić do serca króla. Popatrzmy uważnie na kolejne wersety. Werset 7. Przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł: królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów. Bóg postanowił ostrzec Amasjasza przed tym układem. Amasjasz był królem judzkim. Historia rozgrywa się w czasach, kiedy państwo izraelskie właściwie podzielone jest na te dwa królestwa. To królestwo północne i to królestwo południowe, judzkie, które bardziej było wierne Bogu. Kiedy czytamy te słowa, to tak naprawdę natrafiamy chyba na jeden z najsmutniejszych wersetów Pisma Świętego. Dlatego, że w Bożym założeniu, w Bożym pragnieniu Izrael to miał być lud, który żył z Bogiem
służył Bogu, chwalił Go. A w pewnym momencie, gdy król judzki wchodzi w ten układ z Królestwem Północnym, Izraelem, Bóg ostrzegając go, aby tego nie robił, mówi: nie rób tego. Dlaczego? Bo ja nie jestem z Izraelem, z nikim. Jakiś smutny i dogłębnie przerażający fragment, który pokazuje, jak lud Boży daleko mógł odejść od Boga, że Bóg mówi: nie jestem z nikim. I dlatego też Pan chciał ustrzec Amasjasza przed tym układem, bo wiedział, że ten układ może zaprowadzić go w stronę odejścia od Boga. Może w swoim życiu trwamy w jakichś układach, których Pan Bóg nie może błogosławić i tak naprawdę przed którymi ostrzega nas, z których chciałby nas wyprowadzić. Może to są jakieś układy związane z tym doczesnym światem, materialne, podobnie jak w przypadku Amasjasza, może emocjonalne, uczuciowe, a może po prostu jest to pewien układ, który człowiek może mieć w sercu z tym, co złe, z tym, co Bóg dobrze widzi, okrada nas z Jego błogosławieństw. I podobnie jak wtedy do Amasjasza, Bóg mówi: nie wchodź, nie kontynuuj, przestań. W wersecie 8 dodaje: wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju, w przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg bowiem ma moc, by wesprzeć, ale i przywieść do upadku. Być może w naszym osobistym życiu, w naszych sercach nawiązały się jakieś układy, kompromisy z tym, co w Bożych oczach jest złe. I Bóg chciałby, aby one się rozerwały, aby one się zakończyły. Gdy to Boże Słowo dotarło do serca króla, czytamy jego reakcję w kolejnym wersecie, gdy Amasjasz w ten sposób rzekł do męża Bożego: a co zrobić ze 100 talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Ciekawe pytanie, nieprawdaż? Kiedy Bóg mówi mu, że powinien rozerwać pewien układ, niedobry układ, w którym się znalazł, a Amasjasz zadaje pytanie: ale ja zainwestowałem w to. Co zrobić z tymi środkami, które włożyłem? Może z tym czasem, z tymi uczuciami, z tym zaangażowaniem? Oczywiście, że bywa tak, że podejmując decyzję dla Boga, rezygnujemy z pewnych rzeczy. Czasami na pozór może wydawać się człowiekowi to stratą, ale jeżeli to jest zgodne z Bożą wolą, zawsze okaże się dobrodziejstwem. Zawsze okaże się błogosławieństwem. W odpowiedzi na tą obiekcję, na tą obawę Amasjasza, w dalszej części 9 wersetu czytamy odpowiedź męża Bożego, który rzekł tak: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to. Człowiek, idąc na drogę kompromisu z grzechem, niejednokrotnie może czerpać z tego pewnego rodzaju satysfakcję. Grzeszną, źle pojętą, ale satysfakcję, radość. I czasem martwi się: a jeżeli przestanę te myśli pielęgnować, a jeżeli przestanę to czynić, stracę coś? I Bóg mówi: idź moją drogą, bo Pan ma tyle, że może dać ci o wiele więcej. Pan napełni twoje serce radością i uczuciami, które płyną z prawdziwej pobożności. Amasjasz postanowił podjąć decyzję dla Pana Boga. Postanowił posłuchać męża Bożego, którego Bóg przysłał, i w 10 wersecie czytamy, że oddzielił to wojsko izraelskie, aby powróciło do swoich miejscowości. Podjął decyzję, aby podążyć za Bożym wskazaniem. Jak to jest, drodzy, gdy w swoim życiu podejmujemy decyzję, kolejne kroki, chcę iść za Bogiem. W tej sytuacji, chociaż mam rozterki, podejmuję decyzję, pójdę za Nim. Czy gdy człowiek podejmuje decyzję i kroki podążania za Bogiem, czy nagle zawsze wszystko staje się łatwiejsze? Czy nagle wszystkie przeszkody przestają istnieć? Niekoniecznie. Na pewno łatwiej jest w sercu. Zawsze.
Ale czasami, gdy człowiek podejmuje pewne decyzje dla Boga, na zewnątrz przeszkody wydają się jeszcze większe. Co się stało, gdy Amasjasz podjął decyzję, aby posłuchać Boga? Czytamy w dalszej części 10 wersetu, że ci, których odprawił, wybuchnęli wielkim gniewem na Judę i powrócili do swych miejscowości mocno zagniewani. Jaka była reakcja? Gniew? Niezadowolenie? To w jakiś sposób dotykało serca króla Judejczyków. W 13 wersecie czytamy, że owi wojownicy, którzy byli odprawieni, z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bethoron i zabili z nich 3000 mężów i zagrabili duży łup. Gniew, przeszkody, które się pojawiły. Ale to, co się dzieje, gdy podejmujesz decyzję dla Boga, zostało opisane w wersecie 11. Gdy Amasjasz taką decyzję podjął, czytamy: Amasjasz zaś nabrał odwagi. Amasjasz nabrał odwagi. Dlaczego? Bo zawsze, gdy postanawiasz może rozerwać w swoim życiu jakiś układ, który nie jest dobry, gdy postanawiasz tak bez reszty iść za Bożym wskazaniem, to Bóg jest przy tobie. Nabierasz odwagi, nabierasz sił. Pan Bóg cię wzmacnia. Wojna została wygrana. Amasjasz zwyciężył. Mógł oglądać Bożą pomoc, Jego błogosławieństwo. Tym bardziej zdumiewające jest to, o czym czytamy w wersecie 14 tej historii. Amasjasz, powracając po pobiciu Edomitów, przyniósł z sobą bóstwa mieszkańców Seiru i ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła. Czyż to nie zadziwiające słowa? Dzięki Bożej pomocy, dzięki Bożemu błogosławieństwu mógł cieszyć się Jego ochroną i opieką. Zawdzięczał to Bogu, Bogu żywemu i prawdziwemu. A on, powracając z tej wojny, bierze z sobą posągi, rzeźby, jakieś monumenty, stawia je przed sobą, oddaje im cześć, uważając za swoich bogów. Co robi Pan Bóg w takiej sytuacji? Co robi Pan Bóg, gdy człowiek schodzi na złą drogę, tak jak ewidentnie widać w historii Amasjasza? W 15 wersecie czytamy: wtedy gniew Pana rozgorzał na Amasjasza. Gniew Pana. Wszystko, co robi Bóg, wypływa z tego, kim jest, a Bóg jest miłością. Gniew Boży również wypływa z tego, kim jest Bóg. I nie jest to gniew przeciwko człowiekowi, ale jest to gniew przeciwko temu, co człowiek robi niewłaściwego. Bo Bóg chciałby tak naprawdę ochronić człowieka przed tym, co złe. Jak to jest, gdy człowiek się gniewa na człowieka? Może nigdy nie przeżywaliśmy takiego uczucia, ale zazwyczaj człowiek może nie chce z kimś rozmawiać, może odwraca się, może unika, może jest negatywnie ustosunkowany. A jak to jest, gdy Pan Bóg gniewa się na człowieka? Gdy widzi, że człowiek postąpił źle, popatrzmy na to, co dzieje się dalej. Wtedy gniew Pana rozgorzał na Amasjasza. Wysłał więc do niego proroka. Gniew Boży prowadzi do tego, że Bóg nie zostawia swojego dziecka, ale z troską wysyła swojego proroka. Dlaczego? Żeby zatrzymać króla na tej drodze, którą zaczął iść. Wysłał więc do niego proroka, jak czytaliśmy w tym 15 wersecie, który rzekł: dlaczego szukasz bogów ludu, którzy swego ludu nie wyrwali z twej ręki? A gdy ten tak do niego przemawiał, bo próbował dotrzeć do jego serca, bo próbował zatrzymać go na tej drodze grzechu. Gdy tak przemawiał, wtedy król rzekł: czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań, dlaczego mają cię zabić? Amasjasz czynił to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. I ten moment doskonale pokazuje ten stan jego ducha.
gdy Bóg przemawiał do niego, pragnąc powrócić go na dobre drogi, gdy Słowo Boże dotykało jego serca, a Duch Święty budził wrażliwość, z jego ust padły słowa: przestań, przestań. Nie chcę przyjąć tego napomnienia. Nie chcę przyjąć tej rady. Drodzy, ten moment, gdy do serca Amasjasza dociera przekonanie, że postąpił źle. Popatrzmy bardziej uniwersalnie na tą historię. Ten moment, gdy do twojego bądź mojego serca dociera przekonanie, że uczyniliśmy coś, co nie podoba się Bogu. Gdy może w ciszy serca nagle dzięki wpływowi Ducha Świętego zdajesz sobie sprawę, coś było nie w porządku, popełniłem błąd. Bóg wywiera wpływ na nasze serca. Co wtedy? Jak wtedy może postąpić człowiek? Może pójść tą drogą, którą poszedł Amasjasz? Zignorować ten głos? Powiedzieć: przestań, przecież to nie było takie złe. Przecież tak wiele osób czyni jeszcze gorzej. Może wejść na tą drogę udawania, samousprawiedliwiania się. Ale o wiele lepszą jest inna droga. Droga całkowitej szczerości wobec Boga. Całkowitej szczerości wobec Boga. Kiedy człowiek mówi: Panie, Ty wiesz, a moje serce jest szczere przed Tobą, nie chcę niczego udawać. Nie chcę usprawiedliwiać sam siebie. Nie chcę stwarzać jakichkolwiek pozorów. Pomóż mi być szczerym przed Tobą. Szczerze uznać to, co nie było właściwe. Przebacz mi i wzmocnij, bym dalej szedł z Tobą. Ponieważ tej szczerości zabrakło w życiu Amasjasza, historia jego życia nie potoczyła się dobrze. Nie chcę teraz dalej czytać kolejnych wydarzeń z jego życia. Zachęcam was. Ale mimo że czynił to, co prawe w oczach Pana, ponieważ czynił to nie ze szczerego serca, w jego życiu niestety doszło do stanu, w którym odszedł od Boga. Dlaczego szczerość wobec Boga jest taka ważna? Drodzy, czy człowiek może okłamywać Pana Boga? Oczywiście Pan Bóg wie wszystko i nie sposób z takiej perspektywy powiedzieć, że człowiek mógłby okłamać Pana Boga, ale człowiek może próbować to robić. Czy człowiek może oszukiwać samego siebie? Niestety tak. Czasami nawet bardzo dobrze. Zamiast pójść drogą szczerości, czasami może naprawdę oszukiwać samego siebie. Dlaczego szczerość jest tak ważna? Popatrzmy na pewne fragmenty Pisma Świętego. Pierwsza Księga Królewska i rozdział 8. Czytamy tam fragment modlitwy Salomona, który 61 werset modli się takimi słowami: niech będzie wasze serce szczere wobec Pana, Boga naszego, abyście postępowali według Jego ustaw, przestrzegali Jego przykazań, jak to jest dzisiaj. Salomon uzmysławia nam w natchnieniu Ducha Bożego, że szczerość jest niezbędna, aby człowiek mógł przestrzegać Bożych przykazań, aby mógł przestrzegać Bożych przepisów. Popatrzmy na drugą Księgę Kronik, 16 rozdział. I tam w 9 wersecie czytamy tak: gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Pan, który wodzi oczyma po całej ziemi, by wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Jeżeli ktoś na tej ziemi potrzebuje duchowego wzmocnienia, to na pewno są to ludzie, którzy są absolutnie szczerzy przed Bogiem. Bo kiedy decydujesz się na taką pełną szczerość, to niejednokrotnie towarzyszy ci jej może pewien dyskomfort, ból. Mówimy nawet czasami: szczery do bólu. Bo nic nie udajesz. Bo przyjmujesz od Boga prawdę o sobie taka, jaka ona jest. I jeżeli ktoś szczególnie potrzebuje wzmocnienia, to ten
który jest szczery wobec Boga i siebie. I jakże piękny jest ten werset, który przedstawia Boga, który wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby co czynić? Wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Drodzy, czy wiemy na kartach Pisma Świętego, jakie drugie słowo obok słowa szczery, jakie zestawienie słów ze słowem szczery pojawia się najczęściej? Szczere? I drugie słowo, które stoi w Biblii najczęściej obok słowa szczere. Czy wiemy, jakie to jest słowo? Szczere? Ktoś podpowiada serce. Bardzo często pojawia się to połączenie. Ale jest połączenie, które pojawia się częściej. Najczęściej obok słowa szczere na kartach Pisma Świętego zapisane jest słowo złoto. Złoto. Szczere złoto. Być może wynika to w dużej mierze z opisu budowy świątyni, gdzie bardzo często pojawiają się takie stwierdzenia: to uczynisz ze szczerego złota. Na wykonanie tego użyte zostanie szczere złoto. Kiedy patrzymy na Psalm 12 i tam werset 7, wprawdzie nie o złocie, ale o innym kruszcu jest tu wspomniane, jednak myśl, która się tu znajduje, jest najważniejsza. Psalm 12 i werset 7. Słowa Pańskie są słowami czystymi. Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. A niektóre przekłady tłumaczą ten werset: słowa Pańskie są słowami szczerymi. Bo szczerość to otwartość, ale to czystość przed Bogiem. Drodzy, szczerość nie jest czymś, co wynika z naszej grzesznej natury. Z natury człowiek jest nieszczery. Ale kiedy oddaje się w Boże ręce, Bóg w tym procesie oczyszczania, kształtowania, uczy go pełnej szczerości. W Psalmie 145 czytamy: bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają jak? Szczerze. Szczerze. I ostatni werset, który pozwólcie, że przeczytamy w kilku słowach refleksji, to jest drugi list do Koryntian, rozdział 11. Werset, który jest wyrazem pewnej troski Pana Boga o swój lud, pewnej obawy, która ustami apostoła zostaje wyrażona. Bowiem czytamy tam następujące słowa w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 11, od wersetu 2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Paweł, wyrażając tak naprawdę Boże uczucia wobec ludu, mówi: zabiegam o was z największą gorliwością. Tak bardzo mi na was zależy. Ale trzeci werset rozpoczyna słowami: obawiam się jednak. Wspomina o pewnej trosce. Wspomina o pewnej obawie o lud Boży. Co to za obawa? Ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Paweł wie, w jakim świecie przyszło żyć ludowi Bożemu. W świecie, gdzie wiele jest nieszczerości, udawania, pozorów, i mówi: obawiam się, żeby ten wpływ nie skaził, nie zniszczył waszych myśli. Abyście pozostali w swych sercach niewinni jak dzieci, szczerzy i czyści. Obawiam się, aby, jak wspomina wydarzenia z Edenu, jak wąż oszukał Ewę, wprowadził ją na drogę nieprawdy, pewnych pozorów, mówi: troszczę się o was. Tak naprawdę mówi Bóg do nas: troszczę się o ciebie, aby twoje myśli nie uległy skażeniu w tym świecie i abyś nigdy nie odwrócił się od szczerego oddania się Chrystusowi. Gdyby całe twoje życie miało być podsumowane tylko jednym zdaniem,
I gdyby miał dokonać tego Pan Bóg, jak brzmiałoby to zdanie? A może mogłoby brzmieć tak. Czyni On, czyni ona to, co prawe w oczach Pana i czyni to ze szczerego serca. Amen. Ukochany Panie, nasz dobry Ojcze, otwierając nasze serca przed Tobą, wdzięcznymi za Twoją bliskość, obecność, dziękujemy. Dziękujemy, że tak bardzo nas kochasz i dziękujemy, że pragniesz być w przyjaźni z nami, w przyjaźni pełnej szczerości i otwartości. Że naprawdę nie musimy nic przed Tobą pozorować czy udawać. Panie, przecież wiesz wszystko. I tylko nie pozwól, aby nasze nogi w tej wędrówce do Królestwa Bożego ześliznęły się gdzieś na ścieżkę nieszczerości. Oddajemy Ci nasze życie. Dziękujemy, że możemy rozmawiać z Tobą o wszystkim, co przeżywamy, co budzi nasze obawy i troski, co jest nam zmartwieniem i co jest nam radością. Dziękujemy Ci za Twoje zaproszenie do przyjaźni pełnej szczerości. Osłoń nasze serca Twoją mocą, byśmy czynili to, co prawe w oczach Pana i zawsze czynili to z pełnym oddaniem ze szczerych naszych serc. Pobłogosław każdą osobę, która jest na tym miejscu, która wznosi serce w modlitwie wiary. Pomóż, Panie, iść z Tobą w tej najlepszej przyjaźni i tą drogą, którą nam wyznaczasz. Pobłogosław, posyłając Ducha Świętego do naszych serc i bądź z nami. Dziękujemy, ukochany przyjacielu, za to, że tak blisko z Tobą możemy przeżywać nasze życie. Dzięki przelanej krwi, łasce Pana Jezusa Chrystusa. Amen.